jakaś dziwna aktorka tu przemawia, dziwna dykcja. To, że był skazany. Rozlane się to gadanie tej aktorki. Z ówczesnym prawem. Co to za aktorka? Może już bardzo niedługo. Co to za aktorka? I plus to, co spotkało go w nowej rzeczywistości, doprowadziło do tego, że on przedwcześnie zmarł w 1993 roku. Jego prawo jako osoby represjonowanej, czyli torturowanej, osoby męczonej, weszła jego żona, czyli wdowa po nim, i walczyła dalej o jego status. Pisała do Naczelnej Prokuratury Wojskowej. W 1996 roku poinformował ją ostatecznie, że nie dopatrzył się elementów niesłusznej represji politycznej w stosunku do oskarżonego. Czy te represje, jakie ten człowiek przeszedł, były słuszne? I to pisze człowiek w stopniu pułkownika, funkcjonariusz Naczelnej Prokuratury Wojskowej w III Rzeczpospolitej, w nowej rzeczywistości. Co więcej, napisał jej jeszcze też po prostu zwykła bezczelność do wysokiego stopnia, żeby nie pisała więcej, bo jej listy nie będą czytane. Dalsza korespondencja z panią w przedmiotowej sprawie pozostanie bez odpowiedzi. Obywatel może się mylić, obywatel może nie mieć racji, ale obywatel ma prawo do odpowiedzi. I w każdej sprawie, o której się zgłaszam do organu państwowego, ja muszę uzyskać wyjaśnienie. Nie to, że panie, ja panu nie odpowiem, bo mnie to nie obchodzi. Czy pani, co to panią obchodzi, ja pani nie odpowiem. Organ jest zobowiązany do tego, żeby wyjaśnić sytuację. Dlaczego ta sprawa nie może być załatwiona? Jakie przepisy prawa o tym stanowią? Co w takim razie jeszcze w tej sprawie można zrobić? Ale nie można odpowiedzieć bezczelnie, że dalsza korespondencja pozostanie bez odpowiedzi. To jest patologia, która została przeniesiona żywcem wraz z normami prawnymi z poprzedniego systemu, ale wraz z funkcjonariuszami tego państwa. Czyli tak dużo się musiało zmienić, czyli nazwane to zostało zmianą, odejściem od poprzedniego systemu, nazwanie III Rzeczpospolitą, żeby Polska Rzeczpospolita Ludowa mogła trwać w najlepszym. I te pewne przekonania tych ludzi, te patologie, których się nauczyli, które zaczęli traktować jako coś normalnego, coś oczywistego, one się utrwałały. To nie trwało rok, to nie trwało dwa, to nie trwało 10 lat. 45 lat wypaczeń, całkowitego odejścia od prawa, od dobra, od moralności skutkowało tym, że te wszystkie negatywne cechy tamtego systemu przeszły bardzo łagodnie, bardzo swobodnie razem z tymi ludźmi do nowego systemu. A jaki tamten system był? Też chciałbym się posłużyć przykładem. Ludzie z awansu społecznego, różnego rodzaju wytwierdzeńcy, jak ich wtedy po sowiecku nazywano, bardzo szybko dostawali stopnie pułkowników, stawali się prawnikami z awansu po jakichś przyuczeniach, po jakichś kursach w stylu sowieckim i następnie kształtowali i doktrynę, i praktykę prawną. Jeden z nich, Moshe Muszka, pułkownik z nowego naboru, uznał na Zgromadzeniu Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Ludowej, że sąd musi zrozumieć, że do każdego przepisu należy stosować marksistowską wykładnię, czyli sam przepis sobie nie wystarczy. Trzeba go jeszcze opisać, jak ma być stosowany. I jeśli dobro demokracji ludowej nie będzie zachowane, a jest naczelnym nakazem, to przepis, który temu warunkowi nie odpowiada, nie może być stosowany. Czyli mamy prawo, które możemy swobodnie odrzucić, bo nadrzędnym dobrem jest demokracja ludowa. Co to za pojęcie demokracja ludowa? Ono nic nie znaczy. To jest pustosłowie. To jest po prostu interes komunistów. Co więcej, on uznał, że podział na prokuratora, który ma przygotować akt oskarżenia, czyli zgromadzić dowody, podział na adwokata, którego rolą jest bronić oskarżonego, wyszukiwać w rozumowaniu, w dokumentacji, którą przygotował prokurator lub tego typu rzeczy, które będą świadczyły na dobro jego klienta, żeby go wybronić, i podział na sędziego, który musi wydać wyrok, nie istnieje, zanika. Tenże pułkownik Muszka uznał, że zadanie adwokata od tej pory nie będzie obrona oskarżonego przed karą. W ludowym wymiarze sprawiedliwości
adwokat ma stać się obok sądu i prokuratury. Trzeci Morgany, którego zadaniem jest wykrycie przestępcy, choćby to był jego własny klient. Adwokat ma się stać pomocniczym funkcjonariuszem policji śledczej. Czyli adwokat, prokurator i sędzia mają współdziałać w celu skazania osoby oskarżonej. W tym momencie kwestia winy, kwestia dowodów znika. To nie jest potrzebne. Adwokat ma pomagać prokuratorowi po to, żeby sędzia mógł skazać, żeby sędzia miał ku temu nawet nieprawdziwe, sfałszowane podstawy. I teraz ludzie z taką mentalnością, wtedy wychowani, zaczęli wychowywać następne, bo to wyrasta następne pokolenie, później następne. I po roku 89 w systemie prawnym mamy bardzo ideowych ludzi, mamy wybitnych prawników, ludzi dobrej woli, którzy chcą zmian. I całą masę, bo oni są w olbrzymiej większości, którzy nie chcą, bo im jest dobrze. Co więcej, oni zyskują na tych zmianach, bo trzecia Rzeczpospolita uwalnia ich z tego korsetu politycznego. Już nie partia nimi rządzi, ale korporacje, czyli świat zamknięty, swój własny. Jacy prawnicy, tacy sami jak my, którzy wyrośli w takim samym systemie, że mają to samo na sumieniu, więc sami będziemy oceniać, sami będziemy się rządzić tym, co dla nas jest korzystne, co jest wygodne, natomiast cała reszta nie ma żadnego znaczenia. Dopiero wtedy zaczynamy rozumieć, co to znaczy, że na 30-lecie Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Rzepliński urządza uroczystą biesiadę, tak to można nazwać, za pieniądze samorządowe w Gdańsku, bo nie dostał środków, które chciał uzyskać na ten cel z budżetu. Bo bodajże był 1 000 000 złotych na wystawną kolację, ale dał na to prezydent Gdańska plus jakieś inne tak zwane czynniki społeczne. I on powiedział coś bardzo znamiennego, że w ten sposób, urządzając tę uroczystą kolację, biesiadę, chcę wspomnieć nieocenioną rolę polskich sądów w ostatnich 30 latach. Czyli sądów, także z epoki PRL. Czyli nie ma żadnych zmian. Sądy PRL-owskie i sądy III Rzeczpospolitej są stawiane na równi. Przez kogo? Przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Nie jakiegoś sądu rejonowego, gdzie sędzia może się pomylić, może nie wiedzieć, może pewnych rzeczy nie rozumieć. Rozumie. Andrzej Rzepliński nie jest pierwszym lepszym prawnikiem, za przeproszeniem. On bardzo dużo wie. Napisał bardzo wiele wartościowych prac w okresie także stalinowskim, o represyjnym prawie. Gdzie to się wszystko podziało? Dlaczego on nie rozumie, tak jak kiedyś pisząc tamte rzeczy, że to było zło? Jeśli uważa, że nieoceniona rola sądów, także z epoki poprzedniej Polski Ludowej, stawiana na równi z sądami III Rzeczpospolitej, to zanika to poczucie rozdziału, uznanie ciągłości. Profesor Ewa Łętowska, która była pierwszym rzecznikiem praw obywatelskich instytucji powołanej przez Wojciecha Jaruzelskiego w końcu lat 80., napisała w jednym z partyjnych tygodników organów Komitetu Centralnego PZPR, nieformalnym organem, że podstawowym zadaniem sądów konstytucyjnych jest ochrona mniejszości przeciwko działaniom większości politycznej. Trzeba się w to słuchać. Co to znaczy ochrona mniejszości przed większością? Czyli mamy wybory. Wygrywa jakaś partia, czy koalicja jakiejś partii, która uzyskuje większość. Jeśli ma tą większość, ustanawia prawo. Zaczyna to prawo wdrażać w życie. Przyjmuje ustawy i te ustawy realizuje. One się nie podobają wszystkim. To jest tak, że tu większość czegoś chce, ale mniejszość mówi nie. I jakie jest jej stanowisko? Takie, że ma być szczególna ochrona mniejszości przed przeciwko działaniom większości politycznej. Czyli tak naprawdę większość polityczna nie powinna mieć nic do powiedzenia. Czyli podstawowa zasada demokracji, że większość o czymś decyduje, a nie mniejszość, jest to całkowicie odrzucone. Czyli mają być rządy mniejszości, bo jeśli mamy ich szczególnie chronić, to większość nie może być szczególnie chroniona. I nie ma szczególnych praw i nie może narzucać reszcie. A nigdy nie będzie tak, że wszyscy wynosili tego samego, tak samo i w takim samym zakresie. Czyli większość nie może nic zrobić, a mniejszość będzie mogła wszystko. I te patologie tego systemu, takiego rozumowania mamy na Zachodzie. Rządy różnego rodzaju mniejszości. Większość się musi podporządkować, dlatego że mniejszość, nawet znikoma, ma też swoje prawa, ale nie równe z tą większością. Tylko większy. Jest pod szczególną ochroną. Nie chcemy, bo nie. I wy nic
nic nie możecie nam zrobić. Te patologie zostały przeniesione. One zostały w jakimś stopniu teraz zatrzymane. Nowa władza, która jest od 2 lat, próbuje niewiele tak naprawdę w stosunku do potrzeb zrobić. Ale nawet tego się nie udaje. Do konfliktu doszło nie między opozycją a władzą, tylko między 2 ośrodkami władzy politycznej, wywodzącej się z tego samego ugrupowania, czyli między rządem. Kiedyś tak większością myślałam. Sejmową, która jest zapleczem tego rządu, a prezydentem państwa. Wydaje mi się, co z tego będzie? Zobaczymy. Ja po prostu taka jestem i to jest moje 22:35 na zegarach. Na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat sądownictwo polskie Ludowej III RP. Naszym gościem jest pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szczęść Boże dla ojca, szczęść Boże dla gościa. Kto jest z nami, skąd? Marek z Błonia. Prosimy. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Znaczy, dziękuję panu gościowi. Włączyłem radio i po prostu za nie mówiłem. Gratuluję wspaniałej polszczyzny, pięknego języka, wiedzy, spokoju i erudycji, z jaką pan to wypowiada. To są słowa, które uderzają w sam środek serca, ale tak pozytywnie uderzają. Prawda, że to coś wspaniałego. Słucham i miałem zadać kilka pytań. I po prostu pan mówi i to, co ja miałem zadać, pan wszystko to porusza te tematy. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Bardzo wiele osób znam, bardzo dobrze wykształconych lekarzy, biznesmenów, osoby, które naprawdę mają coś w głowie, można powiedzieć, tak? I po decyzji pana prezydenta, po tej decyzji, te osoby płakały. Nie wstydziłem się tego powiedzieć. Naprawdę wiele z tych osób płakało, a ja za nim mówiłem i wyłączyłem telewizor i przez trzy dni nie mogłem włączyć telewizora, bo byłem w takiej wielkiej traumie. To, co zrobił pan prezydent, stawia jest wielki znak zapytania, skąd ten człowiek pochodzi, naprawdę. Czy znowu pan Kaczyński, Jarosław, nie ma szczęścia, żeby postawić na właściwą osobę? Popatrzmy, ile osób go zdradziło. Ile osób. Jeżeli prawnik, tak dobrze wykształcony, który wychował się, jak to się mówi, przy boku pana Lecha Kaczyńskiego, sam wielokrotnie to mówił, może zrobić tak potworną rzecz, czyli zawetować reformy, które odcinają praktycznie postkomunizm i te mafijne struktury, prawda, od decydowania o najważniejszych rzeczach, które unieważniają ich decyzje, sprawiające, że przestępcy są uniewinniani, a osoby niewinne są skazywane. No to jakie może być wytłumaczenie dla człowieka, za którego pani Szydło, pani premier Szydło tak bardzo walczyła, za którego się modliliśmy, prawda? Gdzie można szukać wytłumaczenia dla poczynań pana prezydenta? To jest straszne, to jest żenujące i straszne. Jedno pytanie mam, znaczy jeszcze chciałem stwierdzić jedną rzecz. Każda osoba, która była w jakimkolwiek sądzie, czy cywilny, czy gospodarczy, prawda? Myślę, że każda miała możliwość zaobserwować, jaka jest buta, arogancja w stosunku do każdego, czy do świadka, czy do oskarżonego, czy nawet do prawników, którzy reprezentują, prawda, poszczególne osoby. Ta buta i arogancja i chamstwo sędziów jest niewyobrażalne. Jest niewyobrażalne naprawdę. Ja tego doświadczyłem, będąc świadkiem tylko. A byłem traktowany i pomiatany po prostu jak najgorsza osoba. Tego się nie da wytrzymać. Nie da się opisać tego. Myślę, że pan prezydent Duda, ja na niego nie będę głosował. Zobaczymy, jaką zrobi reformę i co zaproponuje, ale ten człowiek straci. On nie może być kandydatem ludzi, którzy posiadają honor. My posiadamy honor. Pan prezydent w tym momencie stracił honor. Jeszcze jedna rzecz, potwierdzająca pana słowa, panie redaktorze. Jedna rzecz. Pan prezydent
powinien też odpisywać na list. Tak, powiedział pan te słowa. Każdy urzędnik ma obowiązek odpisywania na listy. Ale pan prezydent przez wiele miesięcy zapomniał. Otoczył się ludźmi, których nie wiem skąd ich wziął. Tak popatrzmy sobie powolutku i popatrzmy, kto jest koło pana prezydenta i co oni robią, jak się odzywają. Ja polecam pani premier Szydło, pana gościa właśnie, tutaj w Radio Maryja, jako rzecznika rządu. Myślę, że byłby pan idealną osobą, cudowną, której żaden dziennikarz by nie mógł zakasować czy podważyć tego, co pan mówi. Po prostu ma pan dar mówienia cudowny. Gratuluję, błogosławię pana, całe Radio Maryja i szczęść wam Boże. Bóg zapać serdecznie. Polska się nie daje, naprawdę. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiamy. Proszę bardzo. Gościła w dziękuję bardzo za ten głos, za wypowiedź dotyczącą tej sytuacji obecnej, tego co się dzieje, co się właściwie stało, a nie wiemy co się będzie działo. Niestety nie znamy, jakie są prawdziwe kulisy wszystkich tych wydarzeń. Dlaczego tak się dzieje, że dwa ośrodki władzy wywodzące się z tego samego ugrupowania nie doszły wcześniej jakiegoś porozumienia, nie doszły do takiego uzgodnienia stanowiska, żeby na zewnątrz potrafić przeprowadzić reformę, która jest oczekiwana przez ponad 80% społeczeństwa. To nie jest jakaś liczba przypadkowa, że jakaś grupa, nawet znaczna obywateli czegoś chce. Ponad 80% to jest praktycznie wszyscy, bo poza tym pozostają osoby nieświadome, niezainteresowane, te, którym na niczym nie zależy. To są te zainteresowane, to są te świadome. I w tych 80%, którzy popierają zmiany, reformę sądownictwa, są przede wszystkim ci, którzy są pokrzywdzeni, albo mają poczucie krzywdy, jeśli nawet nie są pokrzywdzeni obiektywnie, to mają poczucie krzywdy, dlatego że tego nie wyjaśnią, dlatego że właśnie na salach sądowych spotykają się z butą, z arogancją. Człowiek nie może uzyskać pewnych wyjaśnień. Ja sam byłem świadkiem takiej sceny, że coś się na sali sądowej działo, gdy sędzia zamknął rozprawę. Pół minuty wcześniej ludzie wychodzili, ktoś chciał coś zapytać. Został potraktowany jak śmieć. To już nie teraz, bo rozprawa została zamknięta. A to chodziło o drobną sprawę techniczną. Gdyby sędzia odpowiedział trzema, czterema wyrazami, ten człowiek uzyskał poradę, miałby wiedzę, co jeszcze teraz może zrobić w takiej sprawie. Odrobina życzliwości, nic więcej. A tu nie, bo nie. I takie tego typu przypadki, które świadczą o tym, że jest kasta ludzi, która uważa się za nadzwyczajną, powoduje, że obywatele są rozżaleni, że mają żal do prezydenta. Nie ma ustaw, które byłyby przyjęte po roku 89, bo ten okres oceniamy, w takim trybie i w takiej postaci, że nikt by się nie mógł do tych ustaw przyczepić, że nie byłoby uchybień, nie byłoby sprzeczności, nie byłoby rażących odstępstw od tego, co powinno być. Wszystkie ustawy są w jakiś sposób łączne. Ja przez 10 lat pracowałem jako urzędnik państwowy na kierowniczym stanowisku w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych od 1992 roku. Ustawa, na podstawie której pracowaliśmy, została przyjęta rok wcześniej, w 1991 roku. Przez 10 lat sprawowania funkcji w tym urzędzie ta ustawa została bodajże 20, chyba 2 czy 3 razy znowelizowana. Czyli cały czas były braki i te braki nie były załatwiane w ten sposób, że zróbmy raz wszystko porządnie. Skoro w praktyce się okazało po miesiącach czy pierwszych kilku latach funkcjonowania, że ta ustawa jest ułomna, że ma rażące braki, że pewne sprawy są niewyjaśnione, gdzie to trafia do sądu, gdzie się ciągnie latami. Można to poprawić, można przyjąć nową, jednolitą ustawę, która wszystkie te braki usunie. Nie, to jest poprawki, to są tylko poprawki, czyli mamy stare spodnie, które pękają, które się rozłażą, a my naszywamy łaty, łatę na łatę. W końcu nie ma już czego do czego przyszywać. To wszystko ma funkcjonować, tak być nie może. To musi być załatwione inaczej. Ale w tej sytuacji, kiedy jedna strona, czyli strona opozycyjna, mówi, że nie dopuści do żadnych zmian, wyprowadza ludzi na ulicę, ludzie protestują. W większości, jak się później okazuje z ich wypowiedzi, nie wiedzą przeciwko czemu. Bo widzieli, posłyszeli, bo Kaczyński dyktator, bo Ziobro łamie konstytucję, bo chcą nam zabrać prawa, bo będą przychodzić o 6 rano i nas zamykać. Takiego w Polsce nie ma. Takich rzeczy już dawno nie ma. Zostały wyeliminowane. One były. Tylko były w poprzednim systemie. Robili to ci, którzy teraz najbardziej protestują. Jeśli chodzi o
sposób realizacji prawa w Polsce. Zapytajmy ludzi pokrzywdzonych. Zapytajmy tych, którzy siedzieli miesiącami czy latami w aresztach, czy zostali bezprawnie skazani, jak się później okazało. Ludzie wychodzą dzisiaj z więzień, gdzie orzeczenia były całkowicie sprzeczne z prawem. Co z tego, że dostaną odszkodowanie? A kto za to zapłaci? Z kogo ściągną? Sędziów, którzy ich skazali? Z prokuratorów, którzy ich fałszywie oskarżali? Kto my zapłacimy? Dlaczego nie zapytamy pana Macieja Dobrowolskiego, rzecznika kibiców klubu Legii Warszawa, środowiska kibiców piłkarskich? 40 miesięcy w areszcie, bez wyroku. Na podstawie jakich oskarżeń? Jeden świadek korowi, sam przestępca, który idzie na współpracę z organami ścigania i wymyśla teraz to nowe historie. Jeśli człowiek jest winny, jeśli są dowody, to można w trybie normalnym doprowadzić do tego, że albo te dowody są wystarczające i doprowadzamy do rozprawy sądowej, wskazania lub uniewinnienia, albo odstępujemy od oskarżenia, bo dowodów nie mamy. 40 miesięcy czekania na coś, a to nie jest najdłuższy czas. Dlaczego nie zapytamy pana Piotra Staruchowicza, który siedział 8 miesięcy bez wyroku? Przecież tym ludziom łamie się życie, łamie się pracę zawodową, łamie się tryb nauczania, jeśli się uczą, łamie się życie rodzinne, które zostaje całkowicie brutalnie przerwane. Kto jest temu winny? Kto za to odpowiada? Kto ponosi za to odpowiedzialność? Nikt nie ma winy. Co się dzieje z marszami niepodległości? Przez szereg lat rządów poprzedniej koalicji ludzie od miesiąca wcześniej byli nachodzeni, byli wyciągani z domów. Zrekwirowano im nawet polskie flagi, emblematy patriotyczne, jako faszystowskie, bo był jakiś wzór zaprowadzany przez lewackie środowiska do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, żeby badać pod tym kątem, kto jaki znak ma. I co z tego, że to jest polski patriotyczny znak? Jest jakaś broszurka, jest jakieś środowisko, jakaś fundacja, jakieś stowarzyszenie, które podsuwa usłużnie, że to są faszyści, trzeba ich ścigać. I organy, które są powołane do tego, żeby obywatela bronić, nie bronią obywatela, tylko go szykanują, zabierają mu to oznaczenie. I te ataki brutalne na Marsze Niepodległości, bicie ludzi, wyciąganie ludzi z autokarów wcześniej, spisywanie wielokrotne, nachodzenie rodziców, jeśli to były osoby niepełnoletnie, że mają nie jechać, bo tam bicie, rozumicie, tam grozi. Wszystko w starym stylu. Co się stało? Zmienia się władza. Dwa ostatnie Marsze Niepodległości. 100 tysięcy ludzi. I nie ma ekscesu, nie ma incydentów, nie ma rzucania kamieniami. Nie ma strzałów w kierunku maszerujących, demonstrujących ludzi, ale demonstrujących postawę patriotyczną, nic więcej. Tam przychodzą rodziny, rodzice z małymi dziećmi, z wózkami. Tam są goście zagraniczni, przyjeżdżają Polacy z innych państw świata. Przyjeżdżają ludzie innej narodowości, innego obywatelstwa. Węgrzy, Włosi, Brytyjczycy. Zachwyceni tym, co się w Polsce dzieje, co widzieli przez te poprzednie lata, ataki państwa na własnych obywateli. Gdzie są odpowiedzialni? Kto podpalał budki wartownicze, które rzekomo były efektem działań bandziorów z Marszu Niepodległości? Gdzie są urzędnicy, którzy o tym mówili, jedząc, bijąc na nasz koszt? Usowy i przyjaciół w innych miejscach, gdzie nie zostali nagrani. Ale z tego widzimy, że jeśli tam to było, w miejscu w sumie publicznym, to jakie biesiady, jakie rozmowy mają miejsce w miejscach bardziej dostrzeżonych, bardziej dyskretnych. To wszystko wychodzi na jaw. Zróbmy coś takiego, żeby był odpowiedni nacisk społeczny, że nie podomici wychodzą z drugiej strony, nie obrońcy starego porządku, że oni nie chcą zmian. Oni o to walczą i prezydent ustępuje. Uważa, że dla dobra lepiej ustąpić małej, znikomej mniejszości kosztem większości, niż coś się ma w Polsce dziać. Niech wyjdą ci, którzy są pokrzywdzeni, niech oni demonstrują. Niech powiedzą, panie prezydencie, te zmiany być muszą. Niech pan to zrobi. Pan prezydent obiecał, że jeśli będą zmiany techniczne w jednym z projektów ustaw, że będzie decydowała większość nie 2/3, tylko 3/5. To ja tę ustawę podpiszę. Koalicja rządząca poszła na to ustępstwo. Chociaż z góry zachodziło podejrzenie, że jeśli nie będzie tej większości 3/5, to druga strona, czyli opozycyjna, nie pójdzie na kompromis, na ugodę i tych zmian nie będzie chciała przeprowadzić. Czyli część tych ustaw, część tych zapisów będzie martwa. A to zostało przeprowadzone. W nowym projekcie, który się pojawił, który poszedł do i został przegłosowany, poszedł do podpisu prezydenta, to było. Pan prezydent nie dotrzymał. Jest
niestety to trzeba głośno się wreszcie powiedzieć. Tak naprawdę jest bardzo duży. Jeśli ktoś pochodzi z biednej odbierzmy rodziny, kolejny telefon, bardzo proszę. Niedużo, przepraszam, szczęść Boże, mówimy o Małgorzata z Podkarpacia. Witam serdecznie ojca prowadzącego i zaproszonego gościa. Chciałam powiedzieć na temat pracy sądu w roku 1948, kiedy to mój tato został aresztowany przez UB w Przemyślu pod pretekstem posiadania broni. Sąsiad po prostu doniósł na UB, że u nas jest arsenał broni. Oczywiście tato został aresztowany, przeszedł niesamowite katorgi. Tak ogromne, że jak wyszedł z więzienia, to był po prostu żywy trup. Jak opowiadał, jak to wszystko wyglądało, to jest po prostu rzecz nieludzka, żeby nawet na antenie o tym mówić. Ale co chciałam powiedzieć? W okresie międzywojennym jedna z taty sióstr wyjechała do Nowego Jorku i przysłała bardzo konkretną kwotę dolarów na to, żeby tatę ratować. Moja mama dotarła do prywatnego adwokata, wynajęła adwokata prywatnego. Ten z kolei dotarł do adwokata z urzędu, którego do obrońcy z urzędu, bo tak nosił nazwę, który później w trakcie różnych procesu sądowego doszło do tego nawet, że wyrok śmierci, który był już dla taty przygotowany, został podarty na kolejny wyrok spraw. Czyli ta konkretna kwota dolarów, którą moja mama w umiejętny sposób przekazała, spowodowała, że tato wyszedł z tego więzienia, Bogu ducha winien, ponieważ nigdy broni nie miał. Niemniej jednak ja się cieszę, że mi tato wyszedł, ale ile było takich ludzi niewinnych, którzy nie mieli siostry w Stanach, która by wsparła i która by pomogła w opłacie adwokata, żeby wyciągnąć człowieka niewinnego z więzienia. Dotarłam do dokumentów z IPN-u, ponieważ chciałam zobaczyć, jak wyglądały te przesłuchania. Poprosiłam o kopię tych dokumentów i chciałam powiedzieć, że w tych protokołach przesłuchań nie było ani słowa o tym, w jaki straszny sposób tato był katowany. Zresztą tato później z tego więzienia i całe życie chorował. Na dobrą sprawę to dożył z tych lat, wziął tylko jedną emeryturę. Niemniej jednak śmieszną kwotę, rolniczą emeryturę, kilkaset złotych, gdzie nie byłby w stanie przeżyć, gdyby nie dzieci, gdyby dzieci nie wspierały. Ale to jest taki, to jest sprawa zupełnie odrębna. Zmierzam do tego, że jakim musiał być ten prokurator wojskowy, sędzia wojskowy, adwokat, że w tamtych latach, gdzie bali się sam siebie, jeden na drugiego właśnie z tych sędziów, adwokatów, prokuratorów donosił tu i tam i owad, że połasili się na taką kwotę dolarów, skoro wiedzieli, co im za to grozi. Ale jednak uczynili to. To po prostu byli zupełnie inni ludzie, niż nam się wydaje. W tych zeznaniach, które czytałam, nie było jednego słowa na temat tego, co naprawdę działo się w tym więzieniu. Więc tamte czasy były tak straszne, że po prostu trudno sobie wyobrazić. Po nazwiska można łatwo dojść, że synowie tych właśnie oprawców mojego taty również funkcjonują w tej chwili w wymiarze sprawiedliwości. Ja nie zamierzam dochodzić, dyskutować z tymi ludźmi, bo mój tato na Sądzie Boskim i oni też kiedyś będą na Sądzie Boskim. Niemniej jednak to, co Państwo mówią, że kolejne pokolenia weszły w te same struktury, jest po prostu oczywistą prawdą, co jest potwierdzone w tych dokumentach, o których mówię. Dziękujemy Pani Małgorzato. Na konferencji prasowej w Berlinie. Ja do tego o tych sprawach mówię, w ogóle interesuję się tym wszystkim, czy nawet więcej, żyję jakoś tymi sprawami. Nie dlatego, że to jest jakieś zagadnienie historyczne, polityczne, współczesne, dlatego mówię o tej ciągłości, bo sam pochodzę z rodziny w tamtych latach represjonowanej. Mój ojciec był aresztowany w maju 1949 roku, zagrożony dwoma karami śmierci, które żądał prokurator. Później w następstwie różnego rodzaju amnestii, nawet mogę powiedzieć, że
Dzięki tym amnestiom, już nie jest to słowo odpowiednie, ale trzeba komunistom dziękować, że nie wszystkich mordowali. Dzięki temu ojciec przeszedł. Ten wyrok został zmniejszony do 10 lat więzienia. Na skutek kolejnych tzw. amnestii zmniejszono mu tę karę, wszak siedział w więzieniu do 6 lat. Przez to, że przez rok pracował jako niewolnik w kopalni węgla kamiennego w Knurowie, jako tzw. pracownik specjalny, czyli niewolnik, który musiał wydobywać węgiel własnymi rękoma po to, żeby Związkowi Sowieckiemu sprzedawać go za 4 zł za tonę. Wziono mu każdy dzień pobytu w kopalni jako niewolnikowi za 2 dni siedzenia w więzieniu. Czyli dodatkowy rok zyskał, wyszedł na wolność po 5 latach więzienia. Dzięki temu po pierwsze wyrosłem w takiej atmosferze. Wiedziałem, miałem rozróżnić, kto był w tamtym systemie, kto jakie funkcje społeczne pełnił, jakie miał zasługi, czy antyzasługi dla Polski. Ale poznałem też bardzo wielu kolegów, znajomych, przyjaciół ojca, którzy przeszli podobną drogą, bo trudno mi się takiej samej, każdy z nich miał inny. Ci skazanych na karę śmierci, gdzie wyroki nie były wykonane, ludzie, którzy mieli dożywotnie więzienie, ludzie, którzy wychodzili z więzień, nie w 56 roku, gdy się wydawało, że wszystkich właściwie zwalniano, ale jeszcze w latach 60, kilka lat później. I ich los wszystkich tych ludzi był straszny. Potworne śledztwa, sfingowane dowody, praca obrońcy wojskowego na ogół z prokuratorem i sędzią, żeby tego człowieka skazać, a później ich los w więzieniu. Los w więzieniu to nie było zamknięcie sprawy wcześniej, koniec tortur, koniec szykan, tylko odbywanie tej kary nic więcej. Naczelnicy więzień, komunistyczni ludzie trafiali, tak jak naczelnik Kukawka w Rawiczu, potrafili mówić nowo przybyłem, że wy to przybyli na zdechnięcie. Nie liczta na to, że to będziecie inaczej traktowani. Na zdechnięcie. To jest wasze zadanie. Zdechnąć w naszym więzieniu. I bardzo wielu ludzi w tych więzieniach traciło życie. Nawet nie na skutek pobicia, czy jakiegoś tam specjalnego świadomego mordowania, ale warunków, jakie im stworzono. Warunków higienicznych, warunków sanitarnych, braku opieki medycznej. Mamy akt zgonu, gdzie cały czas się wpisuje typowe choroby. Coś tam z sercem, coś krążeniem. I później nagle po roku 56 tych zgonów nie ma. One znikają. Czyli to są zamierzone mordy postsądowe, czyli mordy więzienne. Bardzo często na najwybitniejszych polskich bohaterach, na ludziach niezwykle cenionych. Ludzi, którzy mogliby odgrywać rolę po wojnie w Polsce zupełnie inną. Nie więźniów politycznych, nie politycznych bandytów, jak komuniści nazywali, ale wzorców osobowych dla nowych pokoleń. Tych ludzi nam zabrakło. I teraz co się dzieje? To przychodzi rok 89, zmiany. Rok 90, wybór Lecha Bolesławowicza Wałęsy na prezydenta Polski. On chce mieć drugą kadencję. W 95 roku uzyskuje 1% czy mniej poparcia. Całkowita degrangolada tej prezydentury i postaci. Zresztą widzimy teraz, co się dzieje. Ale wygrywa ktoś w jego miejsce. Przychodzi ktoś, kto ma konkretny życiorys. Minister rządu komunistycznego. Kilka lat po zmianach komuna wraca do władzy, tym razem w glorii demokracji, poparcia większości. Mówię o towarzyszu Aleksandrze Kwaśniewskim. On rządzi przez 10 lat jako prezydent Polski. Dwie pełne kadencje. Pomijam wszystkie inne sprawy w tej chwili, bo tu nie da się wszystkim powiedzieć, ale rzecz bardzo charakterystyczna. Na stronie prezydent.pl, na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta podczas kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego figurowali prezydenci Polski z życiorysami, wszyscy na równi, jako mający taki sam status prezydentów. Wśród nich Bolesław Bierut. W NKWD zarejestrowany jako towarzysz Iwaniuk, czyli sowiecki agent jeszcze z okresu międzywojennego i obywatel sowiecki przedwojenny, który automatycznie wykluczał się z polskości, tracił obywatelstwo polskie. To oczywiście nie wyszło na jaw, to polskie organy władzy II Rzeczpospolitej o tym nie wiedziały, ale dzisiaj wiemy. Obywatel sowiecki przedwojenny miał status równoprawnego prezydenta, tak jak wszyscy inni po 1918 roku, przez 10 lat. Kim był Bolesław Bierut? To nie był tylko zwierzchnik partii komunistycznej. On miał szczególny status. On był organem sądowym. Jako tak zwany prezydent Krajowej Rady Narodowej, a później jako prezydent Polski Ludowej miał, dysponował
Czyli ostatecznie on decydował o życiu śmierci polskich bohaterów. Ludzi niesłusznie skazali. On jeszcze miał tę szansę, jako ostatnia instancja, uratować. Nie mówię, że zwolnić. Wystarczyło, żeby zamienił im karę na dożywotnie więzienie. Ci ludzie, ileż by pocierpieli, mieli przynajmniej w jakiejś większości szansę wyjść, przeżyć. Ale on przyczyniał się do tego, żeby zostali zamordowani. Tylko dwa przykłady. 28 sierpnia 1946 roku została zamordowana 17-letnia sanitariuszka ze zgrupowania 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, majora Zygmunta Szędzielarza Pasz. Na protokole wykonania wyroku śmierć jest adnotacja. Prezydent Krajowej Rady Narodowej z prawa łaski nie skorzysta. Czyli Bolesław Bierut w ten sposób staje się mordercą sądowym. Po raz kolejny, nie po raz pierwszy, nie drugi, bo tysiące takich odmówień prawa łaski zastosował i tysiące razy jest mordercą sądowym. 25 maja 1948 roku mamy protokół wykonania kary śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Bohatera nie tylko Polski podziemnej, nie tylko bohatera Polski, nie tylko Europy, ale to jest bohater świata. Jedyny przypadek, kiedy ktoś idzie do Auschwitz, nie po to, żeby odbyć karę narzuconą przez Niemców, ale po to, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, jak wygląda od środka niemiecka fabryka śmierci, jak wygląda zagłada z dziesiątków, setek tysięcy, milionów ludzi i jego celem jest wyjście z tego obozu, ucieczka, sporządzenie raportu, opisanie tego wszystkiego, żeby świat się dowiedział, co się w tym obozie dzieje, a przez to w innych obozach śmierci, obozach niemieckich. Taki człowiek jest po wojnie zamordowany. Jemu nie można było nic zarzucić. On nie walczył z komuną zbrojną. Zbierał informacje praktycznie ogólnie dostępne o tym, jak wygląda system władzy i sprawowania tej władzy, władzy komunistycznej. Dla kogo to robił? Dla polskiego rządu na wychodźstwie. Dla organu władzy, który pozostał po II Rzeczpospolitej i po polskim państwie podziemnym. Komuniści mogli go skazać na karę wieloletniego więzienia. Nie była potrzebna kara śmierci, bo nie mogli mu zarzucić, że on komukolwiek odebrał życie. Nie mogli mu zarzucić, że był w tak zwanych bandach w lesie, że doprowadzał do śmierci funkcjonariuszy państwa komunistycznego. Nic takiego nie miało miejsca. Nawet pośrednio się do tego nie przyczynił, ale jednak został zamordowany. I także na protokole wykonania kary śmierci istnieje adnotacja, że prezydent z prawa łaski nie skorzystał. Te wyroki zostały przez to wykonane. Aleksander Kwaśniewski usankcjonował poprzedni system. Władza, która przyszła z Kwaśniewskim, która była równolegle w Sojusz Lewicy Demokratycznej, czyli post-PZPR, potraktowała Polskę, III Rzeczpospolitą, jako swoją ponowną zdobycz, jako powrót do tradycji. Powrót do okresu najgorszego z możliwych, jaki znamy, do okresu stalinowskiego. To jaka ta Polska dzisiaj ma być, jeśli Aleksander Kwaśniewski jest gadającą głową w różnego rodzaju media, gdzie wypowiada się jako ekspert, gdzie jest międzynarodowym wykładowcą różnych rzeczy. Tam on uczy ludzi demokracji na świecie. Jest doradcą jakichś marionetkowych rządów, jakichś uzurpatorskich rządów w różnych krajach za ciężkie pieniądze. I on mówi, że on tam właśnie uczy ich demokracji, że oni będą demokratami. Czyli on, jaki demokrata, ma uczyć ludzi, jak ma wyglądać ich system. Z jakimi wzorami? Z czym on wychodzi od nas jako reprezentant naszego kraju? Z tego typu zasługami, z afirmacją bandziora komunistycznego, zdrajcy i niepolskiego obywatela, mordercy sądowego Bolesława Bieruta. W jakim świecie żyjemy, jeśli tracimy poczucie rozeznania dobra i zła? Jak ma wyglądać szkoła, jeśli nauczyciel nie ma jednolitych wzorców osobowych, nie ma jednolitych kryteriów oceny, jeśli bandzior jest traktowany na równi z ofiarą, albo nawet lepiej? Mówiąc o tych zbrodniach sądowych, które wtedy popełniano, chciałbym wspomnieć przypadek Kazimierza Burzaka, przywódcy polskich socjalistów. Orientacja polityczna bardzo dla mnie obca. Jestem od tego bardzo daleko. Ale jednak to był człowiek, który walczył o niepodległość Polski. Walczył już wtedy, kiedy jeszcze Polski nie było, przed pierwszą wojną światową. I cierpiał za to. Był skazany na carskie turby. Siedział w Szczecerburgu, w najcięższej carskiej twierdzy. Później w okresie międzywojennym, działacz polityczny, w okresie polskiego państwa podziemnego, jeden z przywódców tego państwa.
On po wojnie miał szansę wyjazdu na zachód, ucieczki. Wszyscy go dlatego namawiali. Nie dadzą ci żyć. Na pewno cię aresztują. Na pewno pójdziesz do więzienia i z niego nie wyjdziesz. On mówił, nie możemy wszyscy uciec. Jak my pouciekamy, to co będzie z tymi, którzy zostają? A poza tym, co mogą mi zarzucić? Co ja złego zrobił? Został postawiony przed Wojskowym Sądem Rejonowym, takim, o którym właśnie mówiłem. Wojskowy Sąd Rejonowy. Nie miał prawa do zaistnienia, nie miał prawa do działania. Został skazany na niewielką karę, ale w jego sytuacji, to był człowiek już starszy, 10 lat więzienia, to był wyrok śmierci. I nawet nie dano mu tego wyroku odcierpieć. On został w tym więzieniu zamordowany. A na rozprawie, która się toczyła przed Wojskowym Sądem Rejonowym, zachował się w sposób niezwykle godny. On na pytania sędziów, prokuratorów komunistycznych odpowiadał, że jestem Polakiem wyznania rzymskokatolickiego. Nic więcej nie mam wam do opowiedzenia. Za to właśnie został zamordowany. Dlaczego my nie mamy takich wzorów osobowych? Dlaczego on nie jest symbolem przeszłości? A dlaczego jest Pierut? Dlaczego Pierut jest na piedestale? Dlaczego Pierut ma okazałe mauzoleum? Jakąś piramidę na Powązkach, w najlepszym reprezentacyjnym miejscu, a tacy ludzie jak Purze, jak inni bohaterowie są albo nieodnalezieni, tak jak Pilecki, albo gdzieś skromnie pochowani na poboczach. Nawet nekropolii narodowej nie potrafimy uszanować, uporządkować. Tam leży komunistyczny bandyta Wojciech Jaruzelski w okazałym marmurowym grobie. Pogrzeb państwowy, kompania honorowa, przemówienia oficjalne, tysiące policjantów, które odgradzały ludzi, którzy przyszli niemu zaprotestować przeciwko temu. Nie urządzać awantury, ale niemu zaprezentować swoją niezgodę. Pokazać, że nie zgadzamy się, żeby symbol komunistycznego państwa, komunistycznych represji i komunistycznych zbrodni znalazł miejsce w nekropolii narodowej. Policja pilnowała komunistów, generałów komunistycznych, członków komitetu centralnego, propagandystów, tych Goebbelsów stanu wojennego przed zwykłymi obywatelami. My długo będziemy wracać do normalności. 7 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych na temat Sądownictwa Polski Ludowej i III RP, a naszym gościem jest pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Odbierzemy kolejny telefon, bardzo proszę. Cześć Boże. Cześć Boże. Dzwonię Janusz Łodzi. Witam serdecznie ojca redaktora i pana profesora. Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, że my troszeczkę tą grupę ludzi, która zwie się sędziami, to musimy trochę inaczej nazywać, bo nazywamy ich każdą korporacją. A wydaje mi się, że to jest taki kolektyw radziecki, stalinowski po prostu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ łatwiej jest scharakteryzować tą grupę ludzi. Bo ja za bardzo nie wiem, co to jest kasta, korporacja, ale wiem, że to jest kolektyw radziecki w stylu stalinowskim. To są prawdopodobnie ludzie, którzy ucichą zmienną pracą, nigdy nie doszli do stanowisk, tylko wchodzili w jakieś układy, to jest rzecz dla mnie oczywista. Każdy wie, że łapówki, przysługi, donosy, to jest tam chleb powszechny. No, to jest też oczywiste. Każdy z nas tutaj w społeczeństwie na to wie, że gotowi są zdradzić tego, kogo opłaci się zdradzić. Jeszcze mają taką cechę, że poprą tego, kogo opłaci się poprzeć. To są właśnie sędziowie i zmiany są tutaj konieczne. A konieczne są z innego powodu. Dlatego, że my budujemy teraz nowe elity. Realizacji i tego, na co ja czekali Polacy mieszkający w Kazachstanie. Wyciągnięcia ręki, politycy odważni gestem z prawej strony musieli włóczyć się po sądach, ponieważ byli oskarżani z całkowicie niejasnych powodów. I my musimy przede wszystkim dzisiaj bronić, to jest taka zasada, tych nowych elit, które tego projektu. One się budowały w trudzie po prostu. Pan Ziobro to jest bardzo szlachetny człowiek, znamy go. Ponosił wiele ofiar i przykre jest faktycznie,
działania pana prezydenta. Zresztą nie chcę tutaj unikać za bardzo. Pan Jarosław Kaczyński sprawę wyjaśnił i chciałem ją zamknąć. Ale my musimy bronić teraz przede wszystkim elit, które się budują w trudzie. I jeszcze chciałem podziękować panu, bo pan buduje tą naszą świadomość już od jakiegoś czasu. Skutecznie pan to robi, za co chciałem, za tę książkę, za to chciałem panu podziękować. Szczęść Boże. Szczęść Boże, mógł zabrać serdecznie, panie Janusz. Ale my dziękuję bardzo, szczęść Boże. Od tego, co sami zrobimy, kiedy nie czekając na instytucje, nie czekając na kolejne zmiany, wybory, od tego, co zrobimy sami we własnym zakresie, zależy tak naprawdę najwięcej. Wiedząc, osiągając pewien status świadomości, rozszerzając to we własnym kręgu rodzinnym, towarzyskim, wychodząc na zewnątrz, trafiając do szkół, powodujemy to, że w kolejnych wyborach ludzi chcących zmian, ludzi rozumiejących jest coraz więcej. Nadzieją jest to, co się dzieje w młodym pokoleniu, bo pokolenia mojego, ludzi już po 60 roku życia, starszych, nie zmienimy. Ludzi średniego pokolenia też zmienimy w niewielkim zakresie, dlatego że oni są już obudowani rodzinami, są powiązani różnymi układami, gdzieś tam pracują, są od kogoś zależni. Na tym życiu bieżącym na zewnątrz, co się dzieje, tak bardzo nie zależy. Ale ludzie młodzi są ideowi. Ludzie młodzi chcą prostych podziałów na dobro i zło. I tak zresztą powinno być. Są jednoznacznie wykładni. Ja spotykam się z sytuacjami, których sobie nigdy wcześniej nie wyobraził. Piszą do mnie młodzi ludzie, 12-letni, 20-letni, którzy przyznają się, że pochodzą z rodzin komunistycznych, że dziadek był UB, ojciec był sędzią, matka była funkcjonariuszką partyjną, czy babcia. Wszyscy byli wychowani w jednolitym sposób, w jednolitym kręgu. Człowiek pisze, że zetknął się z książką, z publikacją, że początkowo nie wierzył, przeczytał, zaczął dyskutować z kolegami, przynieśli mu następne, pokazali inne. On zaczął to wchłaniać. Ten świat, który miał obraz, jaki miał, stawał się niejednoznaczny. Ja później idę do dziadka, byłego funkcjonariusza UB. Idę do ojca, czy idę do matki. Zaczynam o tym rozmawiać, pytam się, to jak to było. Oni mówią, no tak, no tak było, wiesz, ale to, no, bo my tu władzę mieliśmy. I temu człowiekowi ten świat usuwa się spod nóg. Poczuł się wychowany w oszustwie, w kłamstwie. Jeśli ja od takiego kogoś dostaję podziękowanie za to, że mu otworzyłem oczy, za to, że on staje się w tej chwili normalnym człowiekiem. Ja już kontaktów takich nie mam z rodzicami czy z dziadkami, jak kiedyś. Ale to jest wpisane w ten koszt tego, że ja z tego systemu wychodzę wewnątrz, z tego systemu także mentalnego. To on ma swoich kolegów, on ma swoich znajomych, ma jakieś grono, w którym działa. I tych ludzi staje się coraz więcej. Oni przychodzą, gdzieś tam zaczynają działać, zaczynają tworzyć jakieś grupy, stowarzyszenia. Często jest tak, że ukrywają swoją przeszłość rodzinną przed innymi, bo się jej wstydzą, bo się boją, że nie będą akceptowani. Bo prawdopodobnie by tak właśnie było, że nie byliby akceptowani. Ale z drugiej strony ja tłumaczę, nie wstydź się, mów o tym, bądź otwarty, bo jak ktoś się dowie, to będą mieli do ciebie żal, to zostaniesz wykluczony. Natomiast jeśli ty tego nie akceptujesz, jeśli ty się z tym nie utożsamiasz, co robił dziadek, co robił ojciec, co robiła matka, jeśli chcesz być inny, to masz prawo i obowiązek o tym mówić, bo ty za to nie odpowiadasz. Jeśli byś się utożsamiał ze swoimi przodkami, którzy mają takie zaszłości. Jeśli byś to akceptował, co oni robili, to byłbyś taki jak on, jak oni, ale taki nie jesteś. I wyjście z tego na tym właśnie polega. Przyznaj się, jestem stamtąd, ale ja już tam nie jestem. Stałem się inny. W młodym pokoleniu to, co się dzieje w szkołach, czego nie ma w programach nauczania, jest niezwykłe odbicie w stronę patriotyzmu. Jeszcze lat temu, 10, było to zjawisko marginalne, nieodczuwalne. Ludzie młodzi, którzy manifestowali patriotyzm, ten dobrze pojęty, czyli nawiązywanie do tradycji, przecież to była tylko sfera symboliczna. Byli źle traktowani, byli wyszydzani, czasami byli bici za naszywki Polska, za orła, za t-shirta z jakimiś emblematami patriotycznymi, byli bici. To jest nie do uwierzenia, ale tak było jeszcze 10 lat temu. Dzisiaj w tej chwili jest taka sytuacja, że do polskiej szkoły nie przyjdzie uczeń
z koszulką sierpień młotem i przyjdzie uczeń z koszulką, gdzie będzie miał Che Guevarę czy Karola Marksa na tej koszulce, bo on będzie wykluczony, jego wyśmieją, jego wypędzą z grona, ze środowiska, on przestanie być kolegą. Dlaczego? Dlatego, że oni rozumieją, że Che Guevara to był morderca, że Marx jest symbolem zbrodniczego systemu, że się sierpi młot, to są symbole takie same jak swastyka i Hakenkreuz i inne symbole państwa niemieckiego, nazistowskiego. To, co odrzucają. To młode pokolenie zrobi to z wielkim, niestety, opóźnieniem to, czego my nie zrobiliśmy. Jeśli nawet mówimy o tych dzisiejszych reformach, o sądownictwie, jeśli to nie wyjdzie w takiej skali, a w jakiejś tam się pewnie uda, ale nie będzie w takiej skali, jak my tego oczekiwaliśmy, na to czekaliśmy, to za kilka następnych lat przez to dorastające pokolenie, które wejdzie w życie, które znajdzie jakiś fundament, a już tą podbudowę ideową ma, to pokolenie dokona przewrotu. Żebyśmy tylko zdążyli, żebyśmy tylko dali szansę, żeby z zewnątrz to nie zostało zepsute. Oni nie powinni podlegać rozgrywkom politycznym, nie powinni być poddawani różnym manipulacjom, wciągani w różne bieżące wydarzenia, dać im się spokojnie rozwijać, dorastać i oni ten nasz świat polityczny, także świat systemu prawnego, w jakim jesteśmy, oni zmienią, bo mają wolę i oni tego chcą, oni to rozumieją. A my mamy obowiązek z całych sił pomagać. Skoro my tego nie zrobiliśmy, to ten obowiązek na nas ciąży. Przynajmniej pomóc im. 15 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja. Trwa czas rozmów niedokończonych. Sądownictwo Polski Ludowej i III RP. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Niebieś Boże Chrystus i Maria zawsze dziewica, Michał z metropolii nowojorskiej. Dziękuję panu profesorowi za tak mądry wykład i za tą wiedzę, ten ocean niesprawiedliwości polskiego wymiaru sądownictwa. Ja dzwonię z konkretnym pytaniem, ponieważ pojawiła się tam na internecie taka odezwa do Białego Domu o support, żeby supportować polski rząd w tych reformach. I kiedy występował pan Lech Kaczyński, sprawę zamknął, ale dzwonił wtedy ojciec Sycik i powiedział, że to się sprowadza ta naprawa wymiaru sądownictwa w Polsce do dekomunizacji. I tak to potem wyszło, że jakby prezydent nie chciał do komunizacji. Oczywiście jest to zbyt chyba daleko idące uproszczenie. I czy takie uproszczenie jest uprawnione? To jest moje pytanie do pana. Dziękuję jeszcze raz za tak budujące i dotykające serca wypowiedzi pana. Bóg sam powiedz Bogiem. Bardzo proszę, panie Michale, dziękujemy również. Ja muszę po raz kolejny niestety prostować pewne rzeczy, bo jestem bardzo często tytułowany właśnie profesorem. Nie jestem profesorem, nie mam stopni tytułów naukowych. To, co robię, to robię na własną odpowiedzialność, bez szerszego zaplecza, bez organizacji, bez katedry, bez uczelni. I to nie jest potrzebne, znaczy idąc drogą kariery naukowej. Trzeba się liczyć z tym, że w środowisku, w które się wejdzie, trzeba w jakiś sposób umiejętnie, żeby przetrwać, dopasować się do tej sytuacji. Mam bardzo wielu kolegów tytułowanych, bardzo mądrych, bardzo ich cenię. I oni prosto o tym mówią, że pewnych rzeczy zrobić nie mogą, bo tu nie wypada. Nie można napisać negatywnej recenzji komuś, kto zrobił coś bardzo średnio przydatnego. Dlatego, że mój los zależy od jego kolegi, od jego znajomych. W związku z tym, jeśli chcesz, to ja ci dam materiały, powiem ci, o co chodzi, napisz ty. Ja mówię, no, to jest twój pomysł, twój dorobek intelektualny. Ja tego nie mogę zrobić. Ja też tego nie mogę zrobić, bo to jest mój zawód. Ja z tego żyję. A mnie stać na ten luksus, żeby nie mając tych stopni tytułów naukowych, rozmawiać, dyskutować z tymi ludźmi z pozycji nie kogoś uporządkowanego, przerażonego, że ktoś ma tytuł, że ktoś ma jakieś stanowisko, tylko właśnie z pozycji tego rzekomo wyższego. Bardzo często wykorzystywałem, nadużywałem tego właśnie swojego statusu, zastrzegając się na samym początku,
w dyskusjach historycznych, publikacjach, że ja nie jestem historykiem, ja historii przecież nie kończyłem i formalnego statusu historyka nie mam. Stałem się nim przez 30 lat badań, działalności, publikacji, wypowiedzi, ale formalnym historykiem nie jestem. Jeśli mam przed sobą publikację kogoś, kto jest doktorem habilitowanym, jest profesorem, ale mogę mu pokazać nie błędy, bo błędy robi każdy, ale świadome przekręcanie rzeczywistości, świadome fałszowanie, to mam prawdziwą satysfakcję z tego, że można to pokazywać, można to robić i nie umierając komuś godności, pokazać mu, gdzie jest jego miejsce. Idź jeszcze popracuj. Samym tytułem, samym stopniem naukowym nie zasłużyłeś na to, żeby twoje publikacje, twoje wypowiedzi przyjmować jak prawdę objawią, bo takim nie jest, bo po prostu się na tym nie znasz. To jest ta sprawa formalna. Nie jestem profesorem, bardzo często mówię, że w Polsce był tylko jeden profesor, nazywał się Władysław Bartoszewski, który bardzo cenił sobie tytuły, bardzo cenił, jak był tak nazywany. Ja takich ciągot nie mam, w związku z tym bardzo proszę wszystkich na przyszłość, żeby mnie nie tytułować. Bez tytułów też można żyć, czasami nawet dużo lepiej. Natomiast bardzo cenię tych ludzi, którzy mają stopnie tytułu i są skromni, którzy górują nade mną, nad wieloma innymi osobami, dorobkiem, a nie formalnymi stopniami czy tytułami, bo to nie jest to samo. Mówiąc o, nie wiem dokładnie o co panu chodziło, mówiąc o tym, że kiedyś jakieś wypowiedzi były, gdzie prezydent Lech Kaczyński mógł być posądzony, że był przeciwny dekomunizacji. No, mówię dlatego, że nie wiem o co chodzi, bo nie znajduję śladów w jego działalności, w jego wypowiedziach, że byłby przeciwny. Można mówić o zaniechaniu pewnych rzeczy, że nie wszystkie rzeczy, które chciał zrobić, czy zrobił, udało mu się zrobić, czy zrobił to w takim zakresie, jakbyśmy oczekiwali. Natomiast nie był to człowiek, który w jakikolwiek sposób chciał pomagać komunistom i w jakiś sposób kisił na rękę, wstrzymując dekomunizację w Polsce. Dekomunizację w Polsce wstrzymywały dwie główne osoby. Był Lech Wałęsa jako prezydent Polski i Aleksander Kwaśniewski jako prezydent Polski. Próby dezubekizacji, czyli pozbawienia szczególnych przywilejów ludzi z aparatu bezpieczeństwa, po raz pierwszy zatrzymał Lech Wałęsa, a po raz drugi zatrzymał Aleksander Kwaśniewski. Teraz, gdy to się dzieje, gdy ta dezubekizacja wchodzi w życie, to jest już okres 20 kilku lat później, kiedy duża część z nich już odeszła z tego świata, nie zostali nigdy pozbawieni tego, co mieli. Ta reszta, która została już cały czas zmniejszona, zanikająca, krzyczy, że nie będzie miała za co żyć. Za 2000 to oni miesięcznie nie przeżyją. W takim razie niech idą do tych ludzi, którzy mają mniej niż 2000 na członka rodziny, jak ci ludzie żyją, jak żyli do tej pory, jak byli traktowani. Niech im to powiedzą w twarz, nie do telewizji. Z tego co wiem, to ty miałeś troszeczkę drogi. Mikrofon to dla dziennikarza, który jest usłuszny. To niech to powiedzą osobom pokrzywdzonym, które pracowały całe życie, nie mają nic, średnia dochodu na rodzinę. Grubą niszczenie 2000 i to jest dla nich stan normalny. Dlaczego UPEK? Dlaczego funkcjonariusz tajnych służb polskich, ludowej, który niekoniecznie musiał być osobiście czemukolwiek winny, osobiście za coś odpowiedzialny? Oni to argumentują w ten sposób, że no jak to? Sprzątaczka z UB ma być tak potraktowana. Mamy przecież uchwałę Sądu Najwyższego z 1992 roku, bodajże z maja, że jest wykładnia tej sytuacji. Sprzątaczka w UB była elementem aparatu represji. Ktoś ten krew z podłogi czy ze ścian zmywał, ktoś te wybite zęby zbierał i wynosił, żeby UB mógł służyć dalej. Ona była trybem, może niewielkim, ale trybem w aparacie represji, więc nie może być traktowane, że ja byłam tylko pielęgniarką w UB, ja byłam tylko służącą, robiłam herbatę, kawę towarzyszą, nalewałam wódkę do kuchni czy do szklanek. Ja byłam wartowniczką, więc stałam na zewnątrz i widziałam, co się dzieje. Wszystkie funkcje, które były w tym aparacie, były temu aparatowi potrzebne. Wszyscy brali udział w tych zbrodniach. I teraz, skoro wtedy solidarnie funkcjonowali i korzystali z tego systemu, to teraz solidarnie muszą za to odpowiedzieć. To nie jest akt zemsty, bo tej zemsty już nie będzie. Zemsta byłaby wtedy, gdyby każdy z nich został osobiście rozliczony za swoje zbrodnie.
Wiem, że to jest potrzebne i że tego oczekujemy, ale też wiem, nie łudzę się, że to nie będzie przeprowadzone. Nie ma takiej woli, nie ma takiej większości, nie ma takich sił politycznych, które były tak zdeterminowane, żeby tych ostatnich zbrodniarzy jeszcze wyłapać, postawić przed sądem, osądzić i stworzyć im takie warunki, żeby oni to odczuli. I żeby także były takie warunki, że sędzia w III Rzeczpospolitej nie przysądzi gangsterowi, czyli pospolitemu zbrodniarzowi, olbrzymiego odszkodowania finansowego za to, że miał ciasno w celi, że w nocy upalono światło, co było przykładem stalinowskich represji. Człowiek, który został skazany za ciężkie, najcięższe przestępstwo, jest szczególnie pilnowany. Trzeba mu palić światło w celi za jakiś czas, sprawdzać, czy jest, czy sobie sam nie zrobił czegoś, czy nie uciekł, broń Boże. To są normalne czynności we wszystkich więzieniach całego świata. Tu nie ma stalinowskich represji. Sędzia, który to powiedział, powinien spotkać się twarzą w twarz przy publiczności z człowiekiem, który przeżył takie stalinowskie więzienie, żeby mu powiedział, na czym to polegało. Co to znaczy 200 osób w celi 20-osobowej? Co to znaczy spanie na podłodze i to tylko na jednym boku? Bo było za ciasno, żeby się położyć na płasko. Co to znaczy brak jakichkolwiek lekarstw, jakiejkolwiek pomocy medycznej wtedy? Co to znaczy?